Jak co rano wstaję i oglądam, co tam piszecie u mnie na społeczności, na Discordzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i znalazłem sobie tutaj mój post, który udostępniłem wczoraj w nocy, czyli dużo osób czekało, pamiętacie wpisać kod PATCHOL. Piłkarki wróciły do sklepu, ale trochę mnie to zdziwiło, ponieważ otworzyłem sobie komentarze i znalazłem jeden post mojego widza, a mianowicie tego widza. Kurde, czemu ja nigdy nie mam fałdolcy na te piłkarki? Wrotox jest to mój sponsor, nie ukrywam. Jest to widz, który siedzi ze mną od bardzo, bardzo, bardzo dużego, długiego czasu. Przepraszam, wstałem dopiero, dlatego się tak sobą wypowiadam. Dlatego, nie wiem, wspierał mnie wiele, wiele razy. Dlatego pora się odwdzięczyć, prawda? Tutaj miałem ochotę sobie kupić piłkarki, bęk fajnie. O, JSHSHS, pozdrawiam cię serdecznie. Dobra, pora się odwdzięczyć, to co? Jedziemy do gierki. Piłkarki i piłkarze, spocone skiny, które... Według wielu z was w komentarzach, bo czytałem te komentarze, już nie są spoconymi skinami. No ale według mnie dalej są fajne te skiny, bo wiecie, macie tyle styli i tak dalej. Nie są fajne ze względu na to, że ich jest mnóstwo. Mam nadzieję, że tylko dlatego ich nie lubicie już niektórzy oczywiście, bo wiele osób pewnie czekało na piłkarki. Ale no jest ich mnóstwo na mapie, tak zawsze się dzieje, że jak wracają jakieś fajne skiny, które każdy by chciał mieć w swojej kolekcji, to one po prostu są kupowane przez wszystkich. No okej. Okay. Czy ja mam Wrotoxa w ogóle w znajomych? Wydaje mi się, że jako mój sponsor to mam, ale gdzie on jest? Gdzie on jest? Wrotox. Gdzie jesteś, Wrotox? Zobaczymy. On jest chyba offline. Fajną będzie miał niespodziankę, jak wejdzie sobie na odcinek przed tym, jak na Fortnite'a wejdzie. Okej, mamy HNS Wrotox. Ma nick HNS. To mi się bardzo podoba. Kupujemy jako podarunek. HNS, HNS, HNS. Co oni offline, online? Dobra, o jest, HNS Wrotox, okej. Wydaje mi się, że ta piłkarka jest najlepsza, dlatego zakupimy tą piłkarkę, oczywiście z kodem PATCHOL, dlatego pamiętajcie, żeby wspierać, a może wy będziecie na przyszłym odcinku. Niedługo też będzie odcinek z Poxni, jak ją tam donatujemy skinami. Okej, kupujemy. Co napiszemy do Wrotoxa? Mam nadzieję... Nadzieję, że ci... się podoba i że dalej będziesz wspierać z kodem PATCHOL. Pozdro na odcinku. Mam nadzieję, że to będzie spoko. Wyślij. Zobaczymy. Wszystkie podarunki zostały dostarczone pomyślnie. Okej, planowałem Wrotoxowi kupić 3 skiny ze względu na to, że mam 3 podarunki. No ale kim ja bym był, gdyby nie to, że no wiecie, no nie zadowolę innych osób. Kogo tu jeszcze mamy? KNS Poxnis. Ona nie ma żadnej piłkarki. Ona nie ma żadnej piłkarki, więc kupimy jej też tą babeczkę. Wejdźmy sobie. KNS Poxnis. To jest moja dziewczyna. Wiecie, no obiecałem jej kupić kiedyś cały sklep, no ale trzeba wykorzystać dzisiaj 3 podarunki. Znowu na odcinku, niemożliwe? Pamiętajcie o kodzie PATCHOL w sklepie. Okej. Okay. Wyślij? Zobaczymy, czy ma już tego skina, ale wątpię. Wysyłanie podarunku. Wszystkie podarunki zostały pomyślnie dostarczone. No i co? Jeszcze jakiegoś jednego widza sobie znajdziemy, może... Tutaj chłopaki mają... Tutaj fake HNS Wife, fake Adak? W ogóle co to jest za fake team? Nie wiem. Lifestar to na pewno ma piłkarki. Zobaczmy może... O! Matipała. Matipała, mój moderator. On też chyba pisał komentarz, że nie ma, ale zobaczymy. Piłkarka, też zobaczymy tą. To jest najlepsza piłkarka, zobaczymy, czy on jej nie ma. Jeżeli ma, no to niestety będę musiał wybrać kogoś innego. Ojej, dobra, jest. Dziwny ma nick. Pozdro 600 na odcinku. Wyślij. Będzie działać? Działa! Czyli wszystkie 3 piłkarki, te same oczywiście, bo jakie mogę inne wysłać, wysłałem do swoich widzów oraz do swojej kobiety. I teraz tak, z racji tego, że moja piękna kobieta ma streama, zobaczymy, czy jest w gierce.
I zobaczymy, czy możemy jej reakcję sobie zobaczyć. O nie, ona dopiero weszła do gry. Ale okej, okay, poczekamy na jej reakcję, bo przecież lubicie jej reakcję, prawda? Patrzą zagada, ty wszystko weźmie. Dobra, w tym czasie... W tym czasie, jak czekamy na reakcję mojej pięknej kobiety, pokażę wam tą piłkareczkę. Wiem, że wielu z was już widziało, no ale kto nie widział, ten wie. Ten nie wie. Ten, to nie wiem nawet co powiedzieć. Wstałem dopiero, dajcie mi kredyt zaufania. Okej, mamy tu piłkarki. Mam prawie wszystkie, chyba nie mam jednego piłkarza. Wziąłem sobie oczywiście czarną piłkarkę. Plac zabaw weźmy szybko. Szybko pokażemy piłkarkę. Kill-off do niej też weźmiemy, o ile zdążę, bo plac zabaw szybko się ładuje. Tak, jest ten kill-off buta. Zobaczymy. Dalej obserwuję live'a, jeszcze są w gierce, więc dopiero wyjdzie prawdopodobnie z gierki i dopiero zobaczymy jej reakcję. No ale wiecie, ja montuję te odcinki, więc proszę was. Z kim wy rozmawiacie? Z amatorem? Nie, no oczywiście, że z profesjonalnym montażystą, który montował Awatara. Taki film. Kto nie oglądał, niech napisze w komentarzu. Okej. Okay. A! I pamiętajcie też, że jak wam się ta reakcja spodoba, żeby wbić na kanał do Poxnis, link w opisie. Bo to moja kobieta, chciałem ją wesprzeć, więc wbijajcie, zostawcie tam suba, łapę w górę, pozdrowienia od Paczola, możecie zrobić co chcecie. Okej, okay, a ja lecę piłkareczką na przyjemny park, na boisko, które kiedyś było piłkarskie, teraz jest futbolarskie. Futbolowe. Boisko futbolarskie, no to nie jest Paczol, dobra. O, mamy M-kę. I co, piłkara? No spocona, no spocona. Wydaje mi się, że dalej jest spocona. Jeżeli chodzi o zbierak, no to jest ona spoko, jak lubicie piłkę nożną, ale ma dziwny głos. Taki ma... No, dziwny głos. Strasznie dziwny głos. O, sześciostrowy, tyle dawno nie było. Dobra, piłkareczka, wiecie no. Fajny skin. Aczkolwiek już dużo osób narzeka, że wszyscy go mają, ale jak wam się podoba, to przecież... Kogo obchodzi to, kto ma tego skina, prawda? Są osoby, które jeszcze grają z Kultrooperem, bo im się podoba. Są osoby, które grają Czerwonym Rycerzem, bo im się podoba. To nie ma znaczenia, ile osób ma te skiny. Chodzi o to, czy wam się podobają, czy nie. I według mnie taka jest prawda i tak jest zawsze. Jeżeli wam się podoba, grajcie. Jeżeli nie, nie grajcie. Dobra. Ja wychodzę i czekamy na reakcję mojej kobiety. Okej, okay, chyba już końcówka gierki. No, mam nadzieję, że końcówka, bo już czekam ta chyba... Rama na piątku jest zabita. 15 minut, serio. Dobra, GG. GG, wychodzimy do lobby i zobaczmy, co się stało. W sensie, jaka reakcja będzie. Ale lipa. Zobaczmy. Boże... O! Otrzymujesz prezent? Co to? Znowu na odcinku? Niemożliwe. Pamiętajcie o kodzie Patrolu w sklepie. Napisałem w sklepie. Ciekawe, kto, co to będzie. Czy to będzie piłkarka, czy piłkarz? Zaraz sprawdzę. O ja, razina rozgrywająca, dobra. Tym razem mogę dać 10 na 10 i mi się... Podoba mi się. Patrzą to kozak. O, ale co? Jeszcze patrzą to kozak. A co kupił? Jeszcze patrzą to kozak. To... Dzięki bardzo. Pozdrawiam cię, a co? Miód na moje serce. I co? Spocony patrzą. Dobra, czaty. To ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, jak znajdowałem dwóch widzów i swoją kobietę. Czekaj, że ona potrafi zmienić styl, chyba nie. Więc pamiętajcie, zostawiam suba, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Łapkę w górę, dzwoneczek. I pamiętajcie o kodzie Patrol w sklepie, jeżeli podobają wam się takie odcinki, to mam nadzieję... Jezus, ale tam szumił mi. Czekajcie. O, teraz już nie szumi. Jeżeli podobają wam się takie odcinki, to pamiętajcie, żeby pisać to w komentarzu, czy chcecie więcej. Mam nadzieję, że to wam się podobało, a może wy będziecie na przyszłym odcinku. Więc dajcie suba, łapkę w górę i dzwoneczek. Cześć!